Jakie masz zainteresowania i pasje, które lubisz w życiu rozwijać? Przez parę ostatnich lat bardzo lubiłam tańczyć, ale teraz interesuję się teatrem, filmem i właściwie to chodzę na zajęcia teatralne. No, najbardziej właśnie lubię malować albo jakieś zabiegi kosmetyczne, jakieś maseczki komuś robić, coś takiego. Tańczę od trzeciego roku życia, jestem w tym naprawdę dobra, ale też bym mogła być dziennikarką. To też mi się podoba, praca przed kamerą. No, z zainteresowań to bardzo interesuję się animacją. Mam zamiar kiedyś zanimować mój własny film. Kiedyś interesowałem się bardzo mocno piłką nożną, ale myślę, że jakbym teraz miał wskazać, to tak jak wspomniałem, byłby to stand-up, nawet występowanie przed kamerą, a nawet w ósmej klasie myślałem nad tym, żeby zostać aktorem. Interesuję się rysowaniem, fotografią, zwierzętami, zwłaszcza psami. Hobbystycznie to kręcę filmy, animuję tak właściwie. Lubię robić zdjęcia. Właśnie na pewno malowanie. Na pewno chciałabym się rozwijać w kierunku psychologii, więcej wiedzieć, więcej się uczyć na ten temat. Myślę, że taką to by było to. No piłka nożna, też samochody różnego typu. Lubię też politykę czasami, w niektórych przypadkach. Moją pasją jest taniec. Na co dzień chodzę do prywatnej szkoły baletowej i występuję w teatrze. Lubię też pisać, więc myślałam o dziennikarstwie. Tańczę na szarfach, czyli no taki sport powietrzny. Też interesuję się malowaniem, rysowaniem. No to powiedzmy na pewno dużą moją pasją jest motoryzacja. Myślę, że biologia i chemia. Tak, też mi się tak wydaje. Chemia w szczególności. Tak. Ale też interesuję się aktorstwem i trochę makijażem. Lubię się malować i innych.